Swoją wędrówkę po Dolnym Śląsku rozpoczynamy od pensjonatu Cicha Woda w Lasocinie koło Pieszyc. Bardzo ładne miejsce, godne polecenia, godne uwagi, odwiedzenia. Warto się tu zatrzymać. Szczególnie też rodziny z dziećmi, gdyż dobra kuchnia na miejscu, naprawdę godna polecenia. Obok zaraz Wam pokażę piękny park, a za barem miejsce zwierzątka i miejsce dla dzieci. O, oto park. Pięknie zrobiony, dwa stawy. Powyżej widać bar. Tam w oddali zwierzątka, zaraz podejdziemy, wejdziemy wyżej. Bardzo ładne miejsce, cisza, spokój. Wszystko pięknie zrobione, detale, ogród w najmniejszych detalach dopracowany. Bardzo mi się tu podoba. W tle jakieś stare maszyny, mocarnia. Naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Idę w kierunku papug. Można popodziwiać papugi. Można sobie wziąć kawkę, usiąść, posłuchać papug. Jak ktoś lubi. Bądź świerkotu innych ptaszków. Jest tu naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o dzieci, wejdziemy sobie tym wejściem z boku. Dzieci też tutaj mają raj. My możemy sobie zjeść posiłek. Natomiast dzieci, jak widać, mają raj. Tu z boku są zwierzątka. Wiewiórki. Kozy gdzieś się schowały, chyba wyprowadzone, ale też tutaj są kozy, alpaki, no wiele innych zwierząt, więc dzieci się nie nudzą. Naprawdę ładne miejsce. Sami widzicie. Pójdę jeszcze w dół, pokażę to miejsce na dole. Tu się schodzi drugim zejściem. Tu już byliśmy, ale przejdziemy sobie tędy. Na parking. Oczywiście można też górą, ale tam siedzą gości. Nie każdy lubi być nagrywany. Miejsce na ognisko. Fajny, oryginalny grill. Fajnie to ktoś zrobił. Na kółkach można podjechać, wyjechać. Bardzo fajne. O, proszę bardzo, odjeżdżamy. O. Idziemy dalej. Domek dla gości. Tutaj, jak widać, słychać wentylatory. Tam jest bar, część kuchenna. Tam już byliśmy. Sala konferencyjna. Wejście. Jedna sala. Tam jest druga sala. Tu też gości.
mieszkają. Ładny domek w starym stylu. Wejdźmy, bardzo ładnie pokoje zrobione. Bardzo ładnie to wygląda. O, wszystko w starym stylu zrobione. Także naprawdę fajnie tutaj człowiek się czuje. Ktoś, kto lubi takie klimaty starodawne, to będzie się czuł jak u siebie. Wchodzimy. Dużo dodatków stylowych. Fajny chodnik zrobiony z cegły. No i tu mi się właśnie pod tym salą weselną podoba. Podbają w zasadzie te beczki, w których rosną kwiaty. Bardzo ładnie to zrobione. Też chodnik zapraszający dalej gości weselnych. Także co? Piękne, ładne, urokliwe miejsce. Cisza, spokój. Lasocin to w ogóle niewielka wieś. Ma niewielu mieszkańców. U podnóża Gursowich. Tam już w zasadzie, ja wiem, jakieś 500-800 metrów dalej. Ta droga już jest leśniczówka tylko. No i zaczynają się już szlaki. Więc praktycznie macie 800 metrów może do najbliższego szlaku i tam już zaczynają się szlaki. Cisza, spokój. O, baranów nie ma, tu sobie owce biegają. Także co, od tego miejsca rozpoczynamy naszą wędrówkę po Dolnym Śląsku. Zapraszam do oglądania filmu. No, to jest nasz pokój, do którego za chwilę się wprowadzimy. O, łazienka, toaleta. Wszystko stylowo, ładnie zrobione. Półeczki, dodatki. Stare dywaniki fajne. Nie wiem, czy to ładnie będzie widać, dość ciemno. Ale ładny, stylowy pokoik. Piękne zasłony, okna drewniane. Wszystko w stylu starej chaty. Także taki pokoik dostaliśmy. Telewizorek. Także fajny pokoik, fajne miejsce. Wprowadzamy się. No idziemy zwiedzać. Chciałbym wam pokazać parę miejsc ciekawych na Dolnym Śląsku, które warto odwiedzić. No, stara Jodła, piękne miejsce, taki punkt może niewidokowy, ładnie tutaj zrobione. O, turyści sobie odpoczywają, tablice informacyjne, w oddali widać też góry. Taki ładny punkt widokowy, może dużo nie widać, ale warto przyjść tutaj z dziećmi, polana ładna. Daleko nie jest, więc dzieci dojdą, a kawałek wycieczki mają. Można dalej iść ścieżką przyrodniczą. Ona idzie dalej. Ścieżka przyrodnicza. Też fajna droga, jak widzicie. No ale cóż, my idziemy dalej. Do zobaczenia na następnym punkcie. No i tam widać właśnie w oddali tą polanę Jodłę. My idziemy dalej w kierunku Sowy. Oznaczenie jest. Na drzewach pisze Sowa. Kolory szlaków. Więc chyba idziemy dobrze. Idziemy dalej. No i jesteśmy mniej więcej w połowie.
Przed nami piękne widoki, dolina, jakaś miejscowość, tam dalej też pobliskie miejscowości za górami, piękne doliny. Droga, jak widać, tak wygląda, kamienista, ale daje rady, tam kawałek było podmokłe, bo jakiś strumyk był. Wrażenie się miało, że się idzie jak po fekaliach. No i co, tam widzimy, szlak idzie dalej prosto, łączą się, skręcają. Zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy dalej, jeszcze tutaj szybki rzut oka. O, piękne widoki, piękne polany. O, no i tam już drogowskazy. Dwa szlaki, jeden skręca, niebieski. My prawdopodobnie, o ile pamiętam, pójdziemy już dalej chyba niebieskim, ale pewnie dalej będzie odznaczenie, więc zobaczymy. O. Tak, tu dwa szlaki się krzyżują ze sobą. O, i tak, tam idzie niebieski w górę, a tam idą te dwa pozostałe. Wielka sowa, jedna godzina, więc jeszcze godzina marszu przed nami. I idziemy dalej. Wielka sowa jednak tam, niebieskim szlakiem, a zielony i żółty, zaraz przeczytamy. O. Kozie siodło, lisie skały, Ludwikowice, o, muzeum, że można dojść. Zygmuntówka, 5 godzin, o, jest gdzie iść. Pieszyce, około godziny. To z powrotem, na powrocie. No, tak to wygląda. No nic. Przed nami niebieski szlak. Ścieżka. Idziemy dalej. No idziemy, spinamy się. Dalszy kawałek drogi to taki, no w zasadzie takie, taka wspinaczka. Fajnie nawet się idzie. O. No i idziemy dalej. Cały czas, jak widać, pod górę. O. Także bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawa trasa. Odkrywamy ją. Idziemy dalej. No i prawie jesteśmy na miejscu. Koniec szlaku wygląda tak. Niestety, no jak widać, turyści zostawili po sobie jedna wielka toaleta. Przykro patrzeć, trochę sporo papierów, trzeba uważać. No i wchodzimy na polanę. No i jesteśmy na miejscu. Land Rover. A tutaj na tą wieżę to trzeba bilet jakiś kupić. A ile kosztuje? Ładne miejsce. Można zejść kilkoma szlakami. Sporo szlaków do wyboru, proszę bardzo. Jak to mówię, od wyboru do koloru. O. Sporo szlaków w różnym kierunku. My przyszliśmy z tamtej strony. Sklepik. Wieża. Jedna, druga, nadajnik GSM, więc zasięg powinien być. Można wrócić sobie tędy, szlaki rowerowe również. Ładne miejsce. O. Kto tu był? Oklejone ładnie. Studio Techno, Warszawa. Szendobylski TV. Proszę bardzo. Kto tu nie był? Oklejone. Można kupić bilet. Wejść sobie na górę. Piękny widok z góry. Może wejdziemy, nakręcimy. Także warto, warto tutaj wejść. Piękne miejsce. No, kręte schody na górę. I jesteśmy na górze. I piękny, ładny widok. Trochę wieje. Ładnie widać całą okolicę. Szliśmy tam, tam. I przyszliśmy sobie stamtąd. Widać naszą przełęcz, tam mieszkamy. Idziemy dookoła.
niestety chmurzy się. Chyba będziemy musieli uciekać. Piękne widoki. Tam jest gdzieś strona czeska. Czeską sieć złapał mój telefon. Pięknie. Tam już pada. I to idzie prosto na nas. Po tej stronie piękna, ładna, słoneczna pogoda. No, burza przeszła bokiem, trochę nas złapała, mokro. Teraz co? Trzeba uważać. Ostrożnie, po kamieniach. Idziemy do domu. Kładka nad Jeziorem Bystrzyckim, oddana do użytku w 2019 roku. Nowa, po remoncie wygląda tak. Most wiszący. Kolejna atrakcja. Wybudowany przez pracowników Huty Szkła. Oddany do użytku w 1968 roku. Funkcjonował do 2018 roku. No pewnie już był zużyty. A tutaj pierwsza przeprawa przez Jezioro Bystrzyckie. Tak wyglądała. Schodziło się w dół, jak widzicie. I tuż nad jeziorem było przejście. Tymczasowy most pływający funkcjonował do 1968 roku. No nic. Most wygląda tak. Idziemy, sprawdzimy. Fajnie to wygląda, taki pofalowany. Jakby za chwilę miał runąć. Jak jest z jakiegoś filmu katastroficznego o trzęsieniach ziemi. Takie miałem wrażenie. Idziemy, zobaczymy z mostu, jakie będą widoki. Wybetonowany. O, i właśnie to jest to, atrakcja, jezioro. Bardzo ładnie wygląda, hotel. O, proszę bardzo. Pięknie. Zamek na górze, tam właśnie można było tamtędy iść w kierunku zamku. No, ja nie będę szedł, bo już zamek i tak o tej porze nieczynny. Jeśli ktoś chciałby zwiedzić, może sobie iść. Tak, pod górę, ładny szlak. No a tu proszę za bardzo. Bardzo ładne widoki. Piękna konstrukcja, piękny most. O, piękny hotel. Widać w trakcie budowy. Tam jakieś domki. No piękne miejsce. Kukulka. Także kolejne miejsce, które warto tutaj odwiedzić. O, ładne widoki, ładne skały. No, wędkarze łowią, więc pewnie są fajne jakieś okazy. Gadający most. Ptaszki ćwierkają. Słychać odgłos ptaszków. Dzięcioł zielony. O, jak słyszycie. O. Także fajnie, warto tutaj zajechać. W tej chwili znajdujemy się na zaporze na Jeziorze Bystrzyckim. Bardzo piękne miejsce. Piękne widoki stąd się rozciągają. Nie wiem, czy uda mi się kamerką pokazać, ale no jest pięknie. Ładne jezioro. Można objechać sobie autem. Bardzo piękna, malownicza trasa. No niestety kierowca, wąska trasa, kierowca musi być skupiony na jeździe. Krzaki, jak widać, auta dookoła. Jadą sobie ładnie, może tam pokażę. Dookoła jezioro można sobie objechać. Naprawdę warto. Ładna zapora, ładne miejsce. Piękna dolina, jak widać. Fajnie tutaj musi być również zimą. Także naprawdę warto tutaj przyjechać, to miejsce odwiedzić. Piękny widok.
O, tam widać w oddali motocykl. Tam auta jeżdżą, jest w oddali droga. Za chwilę może będę bliżej tamtej strony. Będzie widać bardzo piękne miejsce. Naprawdę warto odwiedzić tam pensjonat. Pełno ładnych pensjonatów, knajp, restauracji. Piękny hotel, plaża w pobliżu. Także można, widziałem, wypożyczyć jakiś sprzęt pływający. Pewnie pięknie tutaj jest, można sobie popływać. Także warto to miejsce odwiedzić. Miejsce ładne, malownicze, otoczone górami. Dookoła góry. A właśnie ta dolina. Ja przyjechałem z tamtej strony, teraz dookoła objadę jezioro dookoła. Skupiony jestem, jak mówiłem, na jeździe, więc kręcił nie będę. O, tu sobie rzeczka płynie. Ujęcie. Jeszcze zrobię może ujęcie z drugiej strony. To jest poniemiecka zapora jeszcze. Niemcy budowali urządzenia hydrotechniczne, jakieś obsługi. O, nawet Marsz, Bau, AG. Zachowały się jeszcze napisy niemieckie, więc to budowali jeszcze Niemcy. Bardzo fajne miejsce. Nic, jeszcze pokażę z drugiej strony. Od tamtej strony będą też ładne widoki, tak jak mówiłem. Idę, pokażę to miejsce z drugiej strony. I kolejne miejsce do zwiedzenia. Twierdza Srebrna Góra i Fort Ostróg. Idziemy najpierw jedno, zwiedzimy później drugie. Prosta, fajna droga z parkingu. No nic, idziemy, zobaczymy. Widzę nas napis, stój. Alt. Tam widać w oddali drugi obiekt. Ładne widoki. Później pójdziemy zobaczyć tamten drugi obiekt. Dookoła można sobie iść. Zwiedzić fort. Ścieżka dookoła. Dookoła mamy ścieżkę. Ładne widoki. Piękna góra. Przywitał nas piękny, przystojny wartownik. Jesteśmy na dziedzińcu. Tak to wygląda od środka. Około co 15 minut zbiera się wycieczka tu na dziedzińcu, na placu. No i przewodnik oprowadza i opowiada o kompleksie. Polskich żołnierzy z ich kraju. I druga o więźniach. Byli członkowie postępowego ruchu. Młode Niemcy. Der Gruter Indy. Wchodzimy wyżej. Dali. Drugi fort, drugi obiekt.
powyżej. Można jeszcze tam wyżej sobie zobaczyć. Jak mówiłem, z daleka widać. W oddali, przepraszam, widać. Ładne widoki. Można wejść na górę. Jak ktoś nie może podejść, specjalnie widzę linki, można się powspinać. Ktoś nie wziął dobrych butów ze sobą. Moje akurat spisują się dobrze. Dzisiaj wieje, w oddali drugi obiekt, ładnie wygląda. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo dość duże porywy wiatru. Wracamy na dziedziniec. No i po kilku minutach wspinaczki naszym oczom ukazuje się piękny widok. Twierdza Srebrna Góra, fort, którą również warto odwiedzić. Bastion. Piękne wejście. Również fosa. Podziwiam tych ludzi, szczerze mówiąc, którzy stąd uciekali. Sprawni fizycznie byli. Mimo ciężkich warunków życia w takim forcie. Przejściu przez tunel. Wchodzimy na dziedziniec. Idziemy zwiedzać dalej. O, z tyłu jeden dziedziniec, a tam drugi. Piękne, odrestaurowane pomieszczenia, gabloty. Bardzo ładne miejsce. Za chwilę tam pójdziemy. O, można się nawet powspinać. Pewnie, idziemy. Pewnie będą ładne widoki.
Tak. Pewnie stamtąd w tam było wejście na punkt widokowy. Piękna okolica. A tu proszę, ile atrakcji. Zasypane. Piękne ruiny. Coś pięknego dla ludzi lubiących zwiedzać ruiny. I wychodzimy z drugiej strony. Tam wycieczka z przewodnikiem w oddali. Zwiedzają podziemia. A my sobie możemy iść dookoła piękną trasą i obejrzeć z zewnątrz fortyfikację. Naprawdę pięknie to wygląda. Kolejny tunel. Ciemno tu, ale idziemy dalej. O, wszystko ładnie pokazane, jak od środka to wyglądało. Ciemno, słabo będzie widać. Ładna tablica informacyjna. O, a teraz w którą stronę tu iść? Tu czy tu? O, jak tu ładnie. Przed chwilą tu chyba była nawet wycieczka. Słychać było, jak się szło. O. Pięknie to wygląda. O, a tu chyba druga strona wjazdu do fortu, brama wjazdowa, zachowała się. Pewnie za kilka lat odrestaurują to. A tu chyba podziemna rzeka płynęła.
Polsa. No, przeszliśmy stamtąd, idziemy dalej. Kolejna tablica informacyjna. Się da, ale o, tam można zajrzeć. Podziemia. Normalnie prawie jak w twierdzy Kostrzyń. Też pewnie podobnie wyglądała. Jeśli ktoś gdzieś jest albo będzie w okolicy Kostrzynia, to zapraszam. No i wyszliśmy z drugiej strony twierdzy. No jak widać, przed nami tam oddali główne wejście. Tu już wchodziliśmy do podziemi. No, weszliśmy pod spodem dookoła. Wyszliśmy tu, także piękna wycieczka, piękne miejsce. Godne polecenia, warto odwiedzić. Tam w oddali, jak widać, górny ten dziedziniec, który również zwiedzaliśmy. Na górze taras widokowy. Także kolejne miejsce godne odwiedzenia na Dolnym Śląsku, w Górach Sowich. W tle góry również warto tam jechać. Jedziemy w kolejne miejsce. Błędne skały. Jesteśmy na miejscu, auto na parkingu. Idziemy. Piękne miejsce do zwiedzenia. Idziemy, zobaczymy, co będzie na miejscu. Bilet zakupiony, można iść dalej. Ładne schodki zrobione. Tam mamy punkt widokowy, a tam mamy labirynt skalny. O nie, ja muszę to zrobić. Okej, słyszę. Zważnie widać, że chodzą dalej. No pięknie. Niestety dzisiaj ruch duży. A zrób ręce na Y. Na Y ręce. Dlaczego na Y? A nie jest to wychodzi. Aha, już labirynt. Mama, musisz mi zdjęcie zrobić. Idziemy dalej. Ciasno, wąsko. Jest gdzie pochodzić. Można się przecisnąć. Skoczyć dalej i wyskoczyć tam. Thank you.
co niektórzy weszli tam i wyskoczyli tu. Piękne miejsce. Ale ja swoim robię, nie? Także kolejne piękne miejsce, które warto odwiedzić. Nie mam śliskich butów. Także tak to tu wygląda. Ja wracam do swoich i zapraszam do odwiedzenia. Można zejść ze ścieżki i pozwiedzać samemu. Odkryć parę ładnych miejsc. I chyba jesteśmy w ślepym zaułku. Trasa wiedzie tam. Wracamy do zwiedzania trasy. Można się poprzeciskać. Ale ja wracam do swoich. Dobrze, że jest kładka, można by się utopić. Sporo zaułków, pięknych miejsc. Około 40 minut spaceru. O, to jest ładne. Jak ktoś się zmieści, może przejść. Jest tam kto? Idziemy dalej. Niestety nie jest to miejsce dla osób otyłych. Jak ktoś może, to się przeciśnie dalej. Ale tu bajoro. To chyba po wczorajszej burzy.
Zostańcie sobie, dajcie radę. Dobra. O, i przed nami kolejny korytarz. O, podziemne fabryki Walimia, kompleks Rzeczka, sztolnia numer 1, kasa biletowa. Obok mamy jakieś eksponaty. Cena biletów wejścia do sztolni 22 zł, 18 ulgowy. Eksponaty. Rakieta. Oczywiście zrobiona na potrzeby turystyki. Oryginalna pewnie się nie zachowała nigdzie. Niemcy wszystko wywieźli w głąb Rzeszy. Także tak to tutaj wygląda. Też ładne miejsce. Można odwiedzić. No i mamy po kolei sztolnię. Sztolnia numer 2. Też elementy wyposażenia, które znaleziono w okolicy jakiegoś kanału odwadniającego. Kratka odwadniająca, rury odwadniające. To mogło być akurat od, tak jak u nas, o, tak samo tu rury, którymi płynęła woda. Tu pewnie jakieś kable szły, a tu pewnie powietrze. Tak. W MRU podejrzewam zasada była to sama. Sztolnia numer 2. Chłodno bije. Idziemy zobaczyć sztolnię numer 3. Można sobie poczytać o historii tego miejsca. Sporo ciekawych informacji, tablice informacyjne dwustronne. Pokazane są transporty więźniów na przykład. Skąd przybyli, kiedy. Tak samo wspomnienia więźniów. Moja praca polegała na tym, że po rozerwaniu skały z dynamitem trzeba było popękane głazy zerwać do skały. O, tak samo tutaj opowieści więźnia, który opowiada o tym, że każda z firm nadsyłała codziennie różne zapotrzebowania, które trzeba było w krótkim czasie zrealizować. Marzec 45, dziś poszliśmy pierwszy raz na Bausztele, które znajduje się tuż przy obozie. Zbieramy i znosimy różnego rodzaju żelastwo, które trzeba ładować do wagonów. Także już przygotowywali się do ewakuacji, wywozili stąd. O, tu jest pokazany kompleks Włodarz, Soboń. O, sztolnie, no sztolnie tak jak w MRU u nas. Widać tak samo wybetonowane. Widać kolejka jeździła bardzo podobnie. O, zresztą są wagoniki, wagonik jest ładnie pokazany. Sztolnia trzecia. Tak to tutaj wygląda. Sztolnia trzecia. Ktoś zapalił znicz. Wielu ludzi przyjechało tu do pracy. Niestety nigdy już do domów nie powrócili. Smutna historia. Ale chłodno. Fajnie. Więc fajne miejsce, przepraszam, z historią, które warto odwiedzić po trasie jadąc. Warto tutaj się zatrzymać. Nic, ja uciekam dalej do kolejnego miejsca. Osówka, są trzy parkingi, tam jest dolny ładny kompleks, tam toaleta, tu budynek, kasa, dalej restauracja, fajna fontanna nawiązująca, żelbetowa nawiązująca do miejsca.
No bardzo ładnie to wygląda, ładnie zorganizowane. Zorientowałem się, już ceny nie są zbyt wygórowane. Obiady około 28-30 zł, więc normalne ceny za obiad. No i co? No idziemy zwiedzać, idziemy do podziemi. No jeszcze mapka pokazująca całą okolicę. Fajnie to zrobione. No i tak wygląda wejście do kompleksu Osówka. Tu jest miejsce, gdzie czekają wycieczki na przewodnika. Przygotowują się do wejścia. A tutaj za chwilę będziemy wchodzić w głąb sztolni. Już czuć zimne powietrze. Czy tak to wygląda? Kolejne ciekawe miejsce. Godne polecenia w Górach Sowich. Warto to odwiedzić. Tablice informacyjne, bardzo ładnie zorganizowane. Wszyscy czekają, ubierają kaski, bo jest tam bardzo nisko. I za chwilę będzie zwiedzanie. O, a tu proszę, piękny Lublin. Fabryka samochodów ciężarowych Lublin. I to, co z niego zostało. Szkoda, taki ładny okaz. Tak zardzewiał. No i znajdujemy się na przełęczy Jugowskiej, na końcu miejscowości Jugów. Jak widać, ładny parking. Granica dwóch powiatów na samej górze. Tak samo tu łączą się dwa główne szlaki. Jeden na Wielką Sowę. Godzina 35 w tamtym kierunku mamy. O, ładny krzyż, ładna kapliczka jakaś stara, zachowana. Zygmuntówka. A w tamtą stronę drugi szlak na Kalenicę. Oczywiście te szlaki się łączą. Jeśli ktoś ma dostęp do mapek, może sobie ustalić inną trasę. Ma dużo czasu, to może sobie połączyć ten szlak. I te dwie właśnie góry, Wielką Sowę i Kalenicę, warto tutaj odwiedzić. No nic, tyle gadania. Tak, pokazywałem Wielka Sowa, a ja udaję się w kierunku Kalenicy. O, mamy tablicę informacyjną, co gdzie. Mapka. No i co? Idziemy. Do zobaczenia na górze. Fajne wejście. O. Zapowiada się ciekawie. Oby tak dalej. Taki spacerek. Zobaczymy, co będzie dalej. Niestety dzisiaj pochmurno, trochę wieje, więc podejrzewam, że widoków może nie być. O, ścieżka się zwęża. Zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy. No i tu jest najgorszy kawałek tej trasy. Dość strome wzniesienie. Na szczęście nie jest zbyt długie. Mamy dwie trasy, dwie opcje do wyboru. Tak, albo idziemy sobie tutaj po kamieniach, typowo górskim, jak ktoś woli. Albo idziemy sobie ścieżką, nazwijmy ją parkowa. Czemu parkowa? No idziemy sobie po korzeniach. A dalej, jak w zwykłym parku. Tyle, że pod górę. Także też ciekawe wzniesienie, ciekawe wejście. Nie jest trudne, jak widzicie, można sobie bokiem iść. A jak ktoś chce więcej ekstremy, to może po kamieniach iść tędy. Wypukane przez wodę. A kawałek wzniesienia trzeba pokonać. No nic, idziemy dalej. Po dość stromej wspinaczce. Fajna trasa. Fajna ścieżka, która pójdzie tam. Taka sobie fajnie się będzie szło po drodze. Zobaczycie kamienia. Tu proszę bardzo, ławeczka. Można, ktoś dorobił. Można sobie usiąść, odpocząć. I słoneczna. Góra Słoneczna. 949 metrów nad poziomem morza, więc już niewiele nam zostało. I będziemy na Kalenicy.
fajne do odpoczynku, można sobie usiąść, odpocząć. Powalone drzewo, ławeczka. Dobra, idziemy dalej. Po drodze mamy piękne głazy. Ładnie to wygląda. Z góry pewnie jakieś ładne widoki. Nikogo nie ma, to możemy wejść po drodze. Zobaczyć. Proszę bardzo, można się wspiąć. Ktoś ma dobre buty. Tu może się powspinać. O, proszę. I napis. Wykorzystałem góry, aby zmienić samego siebie. No, trzeba uważać. Ładne miejsce. Godne spinaczki. Nic, teraz trzeba ostrożnie stąd zejść. Zakaz wyrzucania śmieci, fleju i flejtuchu. Fajne ostrzeżenie. Fajna wiata. Kalenica. Także jesteśmy już na miejscu. Przyszliśmy stamtąd. Miejsce na ognisko. Ludzie czekają w kolejce, wchodzą na górę. Można sobie wejść na wieżę. Przypomina mi tą górniczą. Takie skojarzenie. No a potem można sobie iść dalej. Dalej mamy ścieżkę, można sobie iść dalej. Także ładne miejsce. Godne polecenia. Warto tu przyjść. No jesteśmy na pierwszej kondygnacji. Tak to wygląda. Można sobie tu stanąć. I co? Idziemy wyżej. Idziemy w górę. O. Tu sobie można. Dobra, idziemy do góry. Kawałek jeszcze mamy. A, już ładne widoki. Jednak słoneczko jest tam dalej. Coś tam widać. A, i oto piękne widoki. Pięknie widać Sowią Górę stąd. Sowia Góra. Tam dalej gdzieś powinna być Śnieżka. Niestety jest pochmurno, nie widać jej dobrze. Cały masyw czeski. Jest zresztą fajnie pokazane. Północ, południe, wschód, zachód. Tu jesteś, co widać. Panorama okolicznych miast. No i przybyliśmy stamtąd. Naszej niestety dziury nie widać. Jest tam za tamtą górą. Piękne widoki.
warto tutaj wejść. No i kolejne miejsce, godne polecenia, polecali. Pałac w Jedlince. Kompleks pałacowy, wyremontowany elegancko. Tam widać ruiny, dziedziniec z fontanną. Ciekawe miejsce, ładne. Pewnie tu się odbywają jakieś imprezy masowe. Więc jak przejeżdżacie tutaj, no to warto zajechać. Mnie osobiście odnowione jak odnowione, ale mnie bardziej ciekawią takie ruiny. Tu bym sobie pobuszował, może coś bym ciekawego znalazł. Ciekawe. Tam odremontowali. Widać, że chyba jakieś stajnie były albo coś. A tu? No ładne. Miejsce ładne. Można odwiedzić. Ameryka. Mobilna kwatera Hitlera. Proszę bardzo. Ładnie zrobili. Jedlinka. Pewnie Hitler tu nieraz bywał. Tu gdzieś droga. Z tyłu scena. Ciekawe, czy kiedyś to odbudują. Czy tak zostawiam, żeby się zawaliło. O, z przodu odmalowany pałac, z boku wygląda tak. O, a tam z tyłu ten pociąg. Złoty pociąg. Także jak kogoś interesuje, ładne miejsce. Też bruk był oryginalny. To ładnie wykończyli. O. Był oryginalny, tak kiedyś wyglądał. A teraz położyli tak. Pałac z zewnątrz ładnie już odmalowany, docieplony. Z boku kiedyś wyglądał tak. Jak widzicie. Dobra, idę się przejść jeszcze, zobaczyć i jedziemy dalej. Ruiny zamku Owiesno, bardzo piękne miejsce, piękny zamek. Niestety jak widać popadł już w ruinę w latach 80. z tego co piszą, bezpański zamek, nikt o niego nie dbał, no i niestety. Tak skończył smutno. Tutaj są zdjęcia, jak wyglądał w czasach świetności. Musiał być piękny. Tu jest piękne zdjęcie z drona. Z góry, całej okolicy. Krótka historia. Widać. Zamek prezentuje się pięknie. Wchodzimy na teren zamku. Fosa. Oczywiście zarośnięta krzakami już, bez wody. Tu jest nawet data 1747, o ile widzę. Tu nawet zachowało się, o, 24, stary numer nadany, adresowy, to już komunistyczny, że tak powiem, PRL-owski może, o, tak. O, widać jeszcze drewniana brama. No piękne miejsce. Niestety już widać, rosną drzewa. Ale ładnie to wygląda. Przejdziemy się po obiekcie. Taki mały urbex, mini urbex. Drzwi, bo komnata jakaś była. Niestety wszystko bez stropów, zawalone. No, tu chyba drewniane konstrukcje ktoś próbował
coś naprawiać. O, oryginalna podłoga jeszcze. No i jesteśmy w środku, tak? Chyba tutaj dziedziniec jakiś. O, jeszcze się zachowało trochę. O, tu widać nawet. To było tynkowane chyba później, a to jest starsze, widać. Zamurowane zresztą okno widać cegłą. No pięknie, ładne. Oryginalna podłoga jeszcze. Kolejne piękne miejsce dolnośląskiej ziemi, które umiera. Kilka wichur później, mocniejszych, tego miejsca może już nie być. Będzie się waliło. Idziemy jeszcze, zobaczymy dookoła. Z drugiej strony. O, z drugiej strony też piękny widok. O, jeszcze kawałek rynny się zachowało, tam, jak widzicie. No, ładne miejsce. Może będzie jakaś ścieżka dookoła, to się przejdziemy jeszcze dookoła. No, z dala to wygląda całkiem ładnie. Wejdziemy wyżej. Jeszcze pójdziemy zobaczyć z tamtej strony. O, a tu ładna... Nie wiem, czy to nagrobek, czy co to. Ładne miejsce. No i dookoła park. Widać, kiedyś tętnił pewnie życiem. Jakiś staw widać był. O. Park, jakiś staw. No całkiem ładne miejsce. O, staw pewnie jakiś był. Zamkowy, albo coś takiego. No też wysuszony, tak i ta fosa. O, z dala tak ładnie tutaj panorama, ładnie to wygląda. Z drugiej strony próbowałem, ale niestety jestem w krótkich spodenkach, pokrzywy. O, witryny bez okien. O, tam widać kawałek, fragment jeszcze okna. Zobaczcie, zachowało się. No, wody w fosie nie ma, ale musiał być piękny. Tu widać mur jest dookoła, zarośnięty też niestety krzakami. Ale wygląda całkiem ładnie. No tu niestety nie będziemy kręcić, bo to czyjaś posesja. Przyległa do zamku, ale wygląda to pięknie. Piękna brama, ładnie odrestaurowana, pięknie to wygląda. I tak naprawdę cały ten obiekt powinien dzisiaj tak wyglądać jak ta brama. No ale niestety, tutaj ktoś ładnie to odnowił, część tego budynku, gdzie mieszkała służba. O, tu prywatnie ktoś sobie ładnie odnowił, no reszta popada w ruinę. Ładne mury, stare jeszcze zachowane. To zobaczcie, prawdopodobnie budynek. Rozmawiałem z mieszkańcem i ten budynek właśnie należał do służby. Tu w tym budynku mieszkała służba. Tu ładny, piękny, elegancki murek, co zwróciło jeszcze oryginalnie zachowany. Co zwróciło moje uwagę, właśnie mi się podobają te kamienie właśnie, fajnie przy murkach. Ładnie to wygląda. O, jeszcze pewnie oryginalny się zachował bruk, być może stary. A tam proszę, też kolejny budynek, który popada w ruinę. Też prawdopodobnie służba albo ktoś tam mieszkał dalej. Też ładnie wygląda. A jeszcze tylko taki krótki z daleka rzut. Niestety smutne to piękny budynek. O, za jakieś kilka lat może już go tutaj nie być. Będzie kupa gruzu.
Także jak widzicie, na ziemi dolnośląskiej znajduje się pełno pięknych, ładnych obiektów, których Wam nie pokazałem, ale możecie zobaczyć na innych filmikach. Naprawdę warto tu przyjechać, zwiedzić. Jest co? No pokazałem Wam te najważniejsze, ładne. Także tak to wygląda. Szkoda niestety, widać, że jakieś imprezy pewnie okolicznościowe tutaj się odbywają, tematyczne być może. Fajne miejsce, no niestety popada w ruinę, szkoda. Także warto na Dolny Śląsk przyjechać, odwiedzić i zobaczyć. To tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.